Jakie jest twoje zadanie? Moje zadanie jest proste. Mam się upewnić, że orkowie trzymają się ponad 10 metrów od bramy. Jeśli będą próbowali wedrzeć się przez bramę, podniosę alarm. I to wszystko. Tak jakby brakowało mi zmartwień. Co trzeba zrobić, aby otworzyć główną bramę? Na niebiosa. Czemu ktokolwiek miałby chcieć ją otworzyć? Martwię się o bezpieczeństwo zamku. Wierz mi, ja również. Przez cały czas. A ponieważ jestem takim wiernym strażnikiem, Garond powierzył mi klucz do kołowrotu. To wielka odpowiedzialność. Będę go dobrze strzegł, tak jak przysięgałem Garondowi. Tak. Wyobraź sobie, że ktoś wchodzi i pociąga za dźwignię, aby otworzyć bramę, a to stare, zardzewiałe żelastwo się blokuje. Nikt jej wtedy nie zdoła zamknąć. Wolę nawet nie myśleć, co nastąpiłoby potem. Na szczęście nikt nie wie, że to ja mam klucz. Powinien był wiedzieć. Nie trzeba mi więcej. Przecież on wiedział już o tym wcześniej. Posłuchał niewłaściwych ludzi. Chwila! Wszystko w porządku? Absolutnie nic nie jest w porządku. Tak po prostu otwierają sobie bramę. Tępaki! W głowie mi się to nie mieści! Nikt mi o tym nie mówił. Było dokładnie tak, jak mówisz. Posłuchał niewłaściwych ludzi. Odeślemy te bestie do otchłani. Hej, ty! Wciąż głodny? Jeśli orkowie znowu zaatakują, nawet pełen brzuch mi nie pomoże. Jak się mają sprawy? Ta sterta skrzyń porozrzucana bezładnie przed bramą na pewno nie zatrzyma orków. Nieprzyjemna sprawa. Przecież on wiedział już o tym wcześniej. Jeżeli on sam tego nie widzi, to nie mogę pomóc. Nie rozumiem w ogóle, czemu się to przejmuje. Zrobiłbym to inaczej. Jak się mają sprawy? Przeklęta brama! Ktoś ją zablokował! Orkowie wlewają się do zamku, nic ich już nie powstrzyma! Ktoś musi powiadomić Lorda Hagena! Potrzebujemy go tutaj! Jak się mają sprawy? Zdrada! Brama nie powinna zostać otwarta! Śmierć zdrajcom! Ode mnie nie usłyszą nawet słówka. Czemu jesteś taki przybity? To przez orków. Tych kreatur jest coraz więcej. W końcu wszystkich nas pozabijają. Nikt mi o tym nie mówi. Ode mnie tego nie dostał. Hej, ty! Jeszcze jeden taki atak i będzie po nas. Hej, ty! Możemy jedynie przeczekać.
spokojnie. Nie mogę tego udowodnić, ale uważam, że ty jesteś zdrajcą, który otworzył wrota. Teraz za to zapłacisz. Całkowicie się z tobą zgadzam. Już nie wiem, w co wierzyć. A będziesz już mi lepiej. O, rany! O, rany! To było dobre! Sam nie widzi, to nie mogę mu pomóc. Było dokładnie tak, jak mówisz. Przecież wiadomo o tym od dawna. Nie musisz mnie o to pytać. Hej! Jakieś nowe wieści? Jeśli chcesz poznać najnowsze wieści, pogadaj z rycerzami. Ja tu jestem tylko kucharzem za kratkami. Ja bym tego nie zrobił. Co nowego? Przeklęte miejsce! Jakiś sukinsyn otworzył główną bramę. Teraz możemy już tylko czekać na egzekucję. Jak się dowiem, kto nas zdradził... To przecież oczywiste. Zdrajca! Wiem dobrze, że to ty otworzyłeś bramę. Zapłacisz mi za to! Ora... Oddaj cios! Wykończ go! Jakieś wieści? Poza tym, że najechali na nas orkowie? Sam tego nie widzi, to nie mogę mu pomóc. Trudno mi w to uwierzyć. Zrobiłbym to inaczej. Nie rozumiem w ogóle, czym on się przejmuje. Czy to się kiedykolwiek zmieni? Mam własne zdanie na ten temat. Nie usłyszał nawet słówka. A już nie wiem, w co mam wierzyć.